Lud przemówił. Dziś test zestawu komputerowego wybranego przez Was. Cześć kochani, z tej strony Kamil. W ankiecie na naszym kanale sproponowanych przeze mnie zestawów komputerowych wybraliście właśnie pułap 3000 zł. Dzisiaj będziemy taki komputer testować. No i wyprzedzając troszeczkę, muszę powiedzieć, że będzie on oparty na wielkim, złym i brzydkim Radeonie RX 6500, który spotkał się z bardzo negatywnymi recenzjami przy okazji swojej premiery, aczkolwiek będziemy go łączyć z i3 12 generacji, która jest wyposażona w linię PCI Express 4.0, czyli teoretycznie likwidujemy ten problem, z którym Radeon do nas przyszedł, ale w związku z tym, że chciałbym również zobaczyć, jak to jest, kiedy połączymy właśnie z procesorem, który ma linię PCI Express 3.0, mam tutaj również i trójkę 10 generacji i zobaczymy, jakie to są spadki na wydajności, czyli tak na dobrą sprawę będziemy mieli test dwóch zestawów, bo jeden za 3000 zł, drugi za troszkę poniżej, gdzieś w okolicach 2700 zł. Linki do obydwu zostawiam Wam w opisie. Oczywiście wiadomo, że tutaj również wydajność procesora będzie miała wpływ na wyniki karty graficznej czy całego zestawu. Niemniej jednak będziemy mniej więcej widzieć, co jest grane, ale nie przedłużając już tego wstępu, poznajmy resztę podzespołów. Procesor już znacie, ale dla niewtajemniczonych dodam, że jest to jednostka czterordzeniowa z 8 wątkami w wersji zablokowanym mnożnikiem i pozbawionej zintegrowanego układu graficznego. A w ogóle ostatnio na internetach widziałem taki dystans do soketów 1700, który rozwiązuje problem tutaj zbyt mocnego nacisku obudowy gniazda na procesorach Intela. Jak wiecie, jest, może nie wiecie, w każdym razie jest taki problem, niektóre procesory się tam troszkę odkształcają i tak dalej. I jest coś takiego, jeszcze chyba nie ma tego w sprzedaży, ale dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć taki test na kanale, żebym to ściągnął skądś, sprowadził i sprawdził, jak to działa. Kartę graficzną mam w wersji XFX Quick albo Kick, nie wiem czy to literówki, czy producent chciał być cool, ale do koszyka w opisie wrzucę taką, która wypadnie najkorzystniej finansowo w momencie tworzenia materiału. Procka posadzimy na płycie głównej Gigabyte B660M DS3H w wersji DDR4. Nie ma co się szarpać w tym budżecie na DDR5. Płyta jest skromna, ale posiada 4 banki pamięci, 2 porty M2, 2 porty SATA, sporo wyjść USB, w tym jedna USB-C, także w zupełności wystarczy. Budżet jest jaki jest, więc nie będziemy kupować dodatkowego chłodzenia i użyjemy stokowego intelowskiego coolera. To chłodzenie wygląda trochę, wiesz jak co? Jak miniaturowy stadion. Nie? Zupełnie. Pamięć mamy od G-Skilla w znanym wszystkim bardzo dobrze wydaniu RIP Jaws 5, 16 GB, 3600 MHz, CL18. Dysk to Lexarowska M2 o pojemności 500 GB. 500 mamy również watów od Silentium PC w wydaniu Vero L3, a wszystko ładnie poukładamy w malutkiej obudowie Krux Track. To jest w ogóle dobry test grubości blachy, czy da się tutaj te osłony portów wejścia-wyjścia bezproblemowo osadzić, czy się będzie jakoś gięło. Ale tutaj nie było tak źle ogólnie. Śrub, 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 śrub. No i co teraz z tymi kablami? To jest problem takich małych obudów, bo teraz trzeba będzie to przepchnąć chyba na drugą stronę. Albo zostawić w środku i tam będzie brzydko wyglądało, a w sumie całkiem mi się podoba ten komputerek, także spróbujemy to wepchnąć jednak. W ogóle zobaczcie, kolejny test, taki bardzo dobry dla obudowy, to jak łatwo zakłada się boczny panel i czy pozwoli on na schowanie kabli. Jak widzicie, boczny kabel jest, nie jest odgięty ani nic takiego, mógłbym go dokręcić, ale najpierw Wam pokażę, co tutaj się znajduje. Kable, jest ich sporo, bo zasilacz niemodularny, no ale tutaj to wyżłobienie, czy tak tacka, czy co, jak to nazwać, w każdym razie mamy tutaj taką misę, która pozwala na upchnięcie całkiem sporej ilości kabli, także plus jednoosobowy cable management to jest to. Komputer wizualnie prezentuje się jak komputer. Nie ma LEDów, nie ma wodotrysków, ale mi się podoba. Przeszklony boczny panel nie jest tu kompletnie potrzebny, ale jak zajrzymy do środka, mamy całkiem fajną kolorystykę i ładne akcenty, chociażby na chłodzeniu. Nie ma się czego wstydzić, można nawet na LAN party zabrać. W jednej ręce do tego, bo jest lekki jak pióreczko. Jak widzicie, benchmarki zrobiłem w jednej rozdzielczości, ale na różnych ustawieniach. Karta ta pozwala co prawda na płynną rozgrywkę na najwyższych wielu grach, ale wskazane jest jednak zejść nieco z ustawień.
w Assassin's Creed jest to raczej konieczne. I tak samo w Cyberpunku, 27 klatek to trochę mało, ale 43 już co innego, a gra na medium nadal wygląda całkiem przyjemnie. W Wiedźminie jest już sporo lepiej i w obydwu przypadkach uzyskujemy ponad 60 klatek średnio. Trochę gorzej w Far Cry 6, ale nadal bardzo przyzwoicie, choć ciekawy jest stosunkowo mały przyrost klatek na ustawieniach średnich. Dla porównania Tomb Raider, gdzie z 50 skaczemy na ponad 70, pokazuje to, że warto grzebać w ustawieniach i sprawdzać, co ma największy wpływ na wydajność i efekty wizualne. Teraz wskakuje Horizon Zero Dawn, a ja jeszcze wracam na moment do tych ustawień, zwłaszcza w przypadku tej karty jest to bardzo ważne. Jest to materiał na oddzielny film w zasadzie, ale zwracajcie uwagę przede wszystkim na ustawienia tekstur. A gdybyście chcieli film o ustawieniach graficznych i ich wpływie na wydajność tego Radeona, czy kart ogólnie, wiecie co robić. Red Dead 2 grywalna jest zarówno na ultra, jak i na średnich, a tym, którzy jeszcze nie ograli, śpieszę donieść, że przez ostatnich kilka benchmarków gra nie wysypała mi się ani razu, a wydajność została lekko poprawiona, co widać chociażby po wynikach naszego komputerka. Teraz kolejny tytuł Rockstar i zobaczcie, co się dzieje w wysłużonym GTA V, kiedy zejdziemy na średnie ustawienia. Ponad 30 klatek więcej. To potwierdza, co mówiłem wcześniej, RX 6500 XT nie jest kartą do grania na ultra full HD. A teraz przechodzimy do sekcji e-sportowej i zaczynamy od CS-a. Tutaj testowałem tylko najniższe z wiadomych przyczyn, a wyniki grubo ponad 200 klatek, także można brać na IM. W Fortnite trochę gorzej, zwłaszcza wynik 1% low na epickich może przeszkadzać w rozgrywce, ale schodząc na średnie wszystko jest ok. Warzone na najwyższych to troszkę za dużo dla naszego komputera, ale ustawienia medium to prawie 30 klatek więcej średnio, więc tutaj już całkiem przyjemny wynik. Apex średnio na najwyższych ustawieniach powyżej 70, ale 1% low spada w okolice 40, więc nie jest to idealny scenariusz. Na średnich wszystko płynnie jak masełko w upalny dzień. A na zakończenie tej części testów Valorant. Ta gra chodzi ogólnie na wszystkim, więc niezależnie od ustawień będzie git. No dobrze, moi drodzy, znamy już wyniki na 12 generacji, to teraz sprawdźmy, ile FPS-ów stracimy, kiedy będziemy chcieli troszkę przyoszczędzić, tak jak mówiłem, okolice 300 zł i postawić ten komputer na i3 10 generacji wyposażonej w PCI Express 3.0. Jak duże są różnice? Tradycyjnie wszystko zależy od gry i tak w Assassin's Creed zestaw na nowszej i trójce wypada zaledwie 10% szybciej. W Cyberpunku 15% i choć nie są to ogromne liczby, to jednak w tym przypadku wyznaczają moim zdaniem granicę między grywalnością a jej brakiem, przynajmniej na tych ustawieniach. Pozostając dalej u Redów, w Wiedźminie również mamy różnicę na poziomie około 15%. Warto wspomnieć, że w większości benchmarków to GPU było ograniczeniem, więc mocniejszy procesor często nie ma się jak wykazać. Niemniej CPU ma wpływ na ogólną wydajność, a w połączeniu z PCI Express 4.0 możemy widzieć nawet 20% wzrosty wydajności, jak w Far Cry 6 chociażby. Porównanie wykonałem celowo na średnich ustawieniach. Po pierwsze, na takich większość ludzi wybierających taki zestaw będzie jednak grała, a po drugie, bardziej widoczne stają się różnice w wydajności, które nas interesują. W Tomb Raiderze 15%. Horizon natomiast to najmniejsze różnice do tej pory odnotowane, zaledwie 8% między dwoma zestawami i taki sam dystans wyszedł mi w testach Red Dead Redemption 2. W GTA 5 okolice 10%, natomiast jak widzicie mamy spory rozstrzał, od 8% do ponad 20%. Nie da się ustalić jednej uniwersalnej wartości, trzeba mieć po prostu świadomość, że wybierając tańszy zestaw mamy słabszy procesor i tracimy trochę wydajności karty. Nie są to ogromne liczby, jak sami widzieliście przed chwilą, ale osobiście wybrałbym zestaw na 12 generacji. Różnica w cenie nie jest duża, a pomijając już kwestię wydajności, mamy jednak zestaw na nowej platformie. Teraz jeszcze kultura pracy naszego komputerka. Ciasny kruk sterek nie okazał się jakoś specjalnie gorący, gdyż procesor i karta pracowały na lekko ponad 60 stopniach maksymalnie. Okupione to jednak zostało dość wysokimi poziomami hałasu, w stres testach sięgającymi nawet 46 dB, także do tego kompa raczej słuchawki. A na zakończenie benchmarków tradycyjnie zużycie prądu. Dajcie znać w komentarzach, w co byście grali na takim zestawie, czy dołożylibyście troszkę do niego, żeby ewentualnie podrasować specyfikacje w stosunku do tego, co Wam dzisiaj pokazałem, czy ewentualnie jednak przykręcilibyście troszkę kurka. Piszcie w komentarzach również, jakie kolejne zestawy na testach na naszym kanale chcielibyście zobaczyć. Przypominam, że link do dzisiejszej specyfikacji zostawiam Wam w opisie. No a teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niebawem. Do następnego.